Wjeżdżamy do Heraklionu, ale najpierw się kierujemy do Knossos, a nie do samego miasta. A później jeszcze pójdziemy do Knossos. Za 300 metrów skręć w prawo zjazd. Zobaczmy, jak starówka. Ten wielki parking jest przy Knossos. Idziemy zwiedzić pałac minojski sprzed 3,5 tysiąca lat. Podoba mi się ten parking, bo jest takie zdjęcie. Nie wiem, czy on to fajnie. Naprawdę fajny parking. Tato, wreszcie tak się tu przesunąć. Ta kultura minojska nagle wyginęła. Tak naprawdę nikt nie wie, jak i w jaki sposób. Jedna z teorii mówi o wybuchu wulkanu. Chyba tego, co tak naprawdę zatopił i pozostawił resztkę Santorini. No ale... mi się tu coś kupy nie klei, bo po prostu no co, oni wcześniej przez jakieś przed trzęsieniami ziemi opuścili Kretę, nie wiem gdzie oni na ten... Nie wiem, słuchajcie, tu też mówią, że tu może Atlantyna kiedyś była zaginiona. W każdym razie pałac minojski jest bardzo ciekawy, bo mieli nawet takie systemy kanalizacyjne, po prostu ceramiczne, więc to cywilizacja była bardzo zaawansowana. A zobacz, mamy polski guide. Na wejściu przewodnicy są i oferują swoje usługi. Muzeum w Heraklionie, więc 15 euro, żebyście nie namówili, nie chcemy muzeum. Aha, dobra, czyli tylko tu wchodzimy, 15 euro, a tak wygląda schemat. Tylko dorośli płacili, także 30 euro zapłaciliśmy. Często tak jest, że tylko dorośli. I to jest fajne właśnie, tak, bardzo często w Grecji. To jest fajne, kurczę, na Malcie to po prostu wszyscy jak dorośli po 10 euro praktycznie od osoby, gdzie wchodzimy. Także tutaj jest fajnie, jest lepiej, taniej. Czekajcie, co ja ustawiam. Patrzcie, tato gada się uciekał, będzie mu ręce. Wow, super. Najciekawszy materiał na vlogu. Jak pierwszy ładnik. No, czapeczki, jak nie za to patrzcie, kochamy. Na początku widzę nas piękna pergola, która właściwie dopiero jest robiona. Ale jak za kilka lat zarośnie tutaj roślinnością, to będzie można sobie w spokoju po prostu przejść taką piękną. Wśród takiej pięknej roślinności. Tego nie można było odkopywać. Turcy nie pozwalali prowadzić prac archeologicznych. Więc niejaki pan, który się nazywał Artur Wagerans, on sobie kupił po prostu działkę tutaj. Kupił grunt i sobie sam 30 lat to odkopywał. Nawet odmalował. Tak, tak, nie sam. No, nawet, ale odmalował sobie. Słuchajcie, te rzeczy tutaj zaraz zobaczycie, że będą odmalowane. Tak, to jest. Sir Artur Evans. Sir Artur zobaczcie. Evans. Tak się pan, tak pan wyglądał. I pogrzebać. Nieważne. Nastolatki. Nieważne. Archeologowie się kłócą na temat tego, czy on dobrze zrobił, że poodmalowywał te rzeczy. On starał się oddać oczywiście to, na ile wiedział, jak to wyglądało. No, są sprzeczne zdania, sprzeczne opinie. Mi się na pewno taki pomysł oddania tego będzie podobał. No, zobaczymy. Pałac Knossos określa się także mianem Pałacu Minosa lub tak naprawdę labiryntem kreteńskim. Z analiz różnych szacunków okazuje się, że tu było około 1300 pomieszczeń różnego rodzaju. No to jest olbrzymi pałac po prostu. To był naprawdę olbrzymi pałac. Teraz jesteśmy w korytarzu procesyjnym. Teraz jesteśmy. Cokolwiek by to nie było, co był korytarz procesyjny. Nieśli tutaj dary dla króla do głównego wejścia. Aha, aha. No to tak, to ma sens. Posejdon odesłał byka i ten byk no, zawarł pewien związek z żoną Minosa. No i zrodził im się Minotaur. I podobno ten labirynt, słynny labirynt Minotaura, jest właśnie tutaj gdzieś pod tym pałacem. Oczywiście nikt go nie znalazł, ale podobno gdzieś jest. Oczywiście, słuchajcie, no to Posejdon maczał w tym palce, że ta żona Minosa się związała z tym bykiem, bo to była po prostu jego zemsta, że Posejdon nie oddał, znaczy Minos nie oddał Posejdonowi tego byka w ofierze. Także ci bogowie greccy byli mściwi. Pan zaraz nam opowie. Mama! Jest o, pan się sam uczy jeszcze przy okazji. Tak właśnie. Aha, no widzicie, jakie dawy. Jak w tych procesjach mniejszy. Podobno tu gdzieś w dzbanach jedzenie przechowywali. Tu są takie dzbany wystawione. Możliwe, że to było właśnie to. Minos po pokonaniu Ateńczyków zażądał, żeby tak naprawdę co 9 lat dostawać w ofierze 7 młodzieńców i 7 panien. No i w pewnym momencie jednym z tych młodzieńców był Tezeusz.
którym właśnie udało się zabić Minotaura i uciec z labiryntu właśnie dzięki nici Ariadny. Tu widzicie, przykryte jest to stanowisko archeologiczne jeszcze takimi deszkami, żeby, nie wiem, padający deszcz, woda tego nie niszczyły. O, tam ktoś monety wrzuca. Będziesz mądry i w ogóle jak tam wrzucisz pieniążkę. Tutaj przy każdym punkcie macie taki opis po grecku i po angielsku. Oczywiście nie będę tego czytał wszystkiego, bo ten vlog by naprawdę miał godzinę i wszystkich by pewnie znudził, albo część z was. Jak chcecie, po prostu przyjedźcie tutaj, obejrzyjcie. Poza tym nie lubię, słuchajcie, tych opisów. Jest napisane, po prawej znajdują się schody, po lewej pomieszczenie. Właściwie to wszystko widzicie, co jest tak. Więc nie wiem, no i nie widzę takich ciekawych, merytorycznych rzeczy w tych opisach. Ta część pałacu jest taką najbardziej znaną częścią. No i to są te kolumny odmalowane. To sami powiedzcie, czy dobrze zrobili, że odmalowali to, czy nie. Generalnie pałac Knossos jest jak wielki rzeczywiście labirynt. Wszędzie mogę przejść, nie mam takiego konkretnego jakby miejsca, że tu się udam, tam się rzeczywiście, że będę po kolei tak, i tak dalej. I z pewnością, że każda ścieżka mnie gdzieś stronę zaprowadzi i w kółko w to samo mogę się kręcić. Tu mamy pomieszczenie królewskie i to jest sala podwójnego toporu ze względu na tam takie zdobienia, freski. To jest podwójny topór. Zobaczcie, tu jest taką fajną ścieżkę, że można było zejść tędy do tych królewskich sal, do tej sali podwójnego toporu. Wychyliłam, to tutaj są takie też. Tego normalnie nie widać, dobrze mogę tutaj przerzucić komórkę. Są kolumny, jakieś stanowisko chyba nadal archeologiczne. Tu jest piękne miejsce, bo nawet odmalowano ściany tutaj. I tu widać kilka pięter właściwie tego. Tam jest taki przewodnik pani i ona opowiada tym ludziom, że tutaj były toalety, w których była cały czas woda. Nie wiem skąd oni... Tak, no. Nie, running, no, że taka biegnąca woda, tak, płynąca woda. Nie wiem skąd oni ją ściągali, pewnie tutaj gdzieś z tych gór. Ale zobaczcie, jak to wygląda, no, naprawdę piękne miejsce. Jednak zbierano tutaj deszczówkę. Tato Jura, to chomitek, ty jesteś marzą, to jest to chomitek. I tu kolejna kolumna się ostała. Powiem wam tak, no nie da się zaprzeczyć, że to było bajkowe i jest bajkowe. No naprawdę, wygląda jak z baśni Tysiące Jednej Nocy. A co tu jest? To jest pałac minojski tutaj i to jest bardzo słynny. To jest gryf w tym wielkim pałacu minojskim. Wow. A zobacz, czy są czarne te kolumny. Tam czerwone, a tu czarne. No tak, tylko że jeszcze ten tron gdzieś. Ale że powiem ci tak, ja też bym w szał wpadł odkopywania, gdybym takie rzeczy odkopywał, naprawdę. A to mamy drugiego gryfa. Nie dziwię się, że 40 lat odkopywał. Całą ekipę, ten pan, który malował te freski, był pełnoetatowym malarzem. Ale odmalowywał, tak? To jest odmalowane. Wszystko tutaj, wszystko to, co jest odmalowane, to jest odmalowane. Ja. Ty też jesteś odmalowany. No. Tu słońce jest i tak mi jest ciężko nagrać. A tutaj jest taki szarżujący byk, jeszcze chciałem wam pokazać, ale no nie da się do tego jakoś tak lepiej podejść. Także, no nic, trudno. To mówi, że co? Zrekonstruowana przez Ewansa. Aha, czyli on to zbudował, tak? Zrekonstruował Pompeju, no przecież zbudował. Zrekonstruował, odmalował, robił takie freski, w sensie, że to tak miało niby wyglądać, ale... No pytanie, ile odkopał, ile zostało dobudowane? Albo zmalowane. Nie zostało dobudowane. Czyli myślisz, że to wszystko odkopał, nie? Tak. Was surrounded by columns.
otoczone tym, ale... Mamy z Olą taką refleksję, że jak my zwiedzamy takie rzeczy, to tak naprawdę jest to dla nas niespodzianka. I wy poznajecie te rzeczy właściwie razem z nami. Więc czasami trochę chaosu się wydaje w to. Ja to był już drugi raz i nagrywał dla was drugi raz, zupełnie inaczej bym to nagrał. Także no, ale na tym polega vlog, tak? Czyli poznajecie świat razem z nami. No i nie wiem, może taki jest fajny po prostu, no zobaczymy. Dajcie znać, co o tym myślicie. A tutaj zauważyliśmy, zobaczcie, kamienny tron podobno to jest. A tu przed wejściem jest jego replika taka drewniana. Zobaczyła, identyczna. Ta replika jest tak naprawdę w Hadze. Tak, jeszcze jest w Hadze jakaś replika. No, to nie jest tak, że tylko macie kolumny na górze. W wielu miejscach naprawdę pod spodem widać, że są rzeczy, ale tam cały czas chyba trwają odkrycia. Tak samo Ola tutaj, chodź zobacz. Tutaj, jak się wychylisz, zobacz, to też widać na samym dole ten poziom, że tam też trwają prace i tam są jakieś korytarze, zobacz. Tam jest jakiś korytarz, tak. To tak naprawdę tam musi być coś pod tym placem, co ludzie chodzą. No tak, tak. Widzisz? Tutaj są jakieś, podobno jest sala królowej, gdzie są jakieś delfiny, freski i tak dalej, ale ja tego nie widzę. A zobaczcie, co tu wypatrzyliśmy. Paw. Ale piękny paw. Powiedziałbym, nie wiem, kici albo coś. No pokaż pióreczka, pokaż, tak, 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 dawaj, 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 dawaj. No pochwal się kolego. Nie chcę coś pochwalić się. No zdecydował się, zobaczcie, zwraca się. Pokaz, o. To, widzicie? Pokaz. Ale śliczny. Jaki fajny, kochany. Zobacz, no chodź, pokaż się, pokaż się. W całej okazałości. Weź się, ale... A macie pokazać, to pokazuje. No ma. Zobacz, pokazuje. Teraz pokazuję. No chłopie, no dawaj przód. Albo kobieta. Jak Bobby. Mhm. Jakbyś musiał nosić takie, kurcze, takie ozdoby. No chodź, kuchoń, odwróć się. No cóż, całej pokazałości, pokaż, pokaż całość. Tu mamy jeszcze jednego pawia. Sobie siedzi na tym kamyczku. Nie można schodzić tam na dół. Szkoda, bo chcieliśmy jeszcze dołu tu zobaczyć. Ale chociaż pawia mamy. Cześć pawiu. Oj, nie bój się tak. Jak się zachwycamy tym pałacem, no i trzeba wspomnieć tutaj o micie Ikara i Dedala, że Ikar właściwie spadł tutaj nad Kretą, ponieważ kreteńskie słońce roztopiło ten wosk w skrzydłach. A Dedal zbudował ten pałac. Tak, Dedal zbudował ten pałac, a pamiętajmy jeszcze, że Zeus się urodził na Krecie. No i jest tu gdzieś jaskinia Zeusa, gdzie tam jest cała owiana legendą. Gdzieś to w przewodniku widziałam. Ale tam już się chyba nie udamy tym razem. Słuchaj, chyba ja się zabiję zaraz, bo tak będę nagrywał. I podsumowując, na miejsce, no trzeba tu być, nie? Tak, to jest must have, no, albo super, must see. Super, naprawdę, to aż, no, zapiera dech w piersiach. Jak tyle tysięcy lat temu można było coś takiego wybudować? Jak ktoś nawet nie lubi historii, to powinien tu przyjechać. Dokładnie. Nawet jak nie lubi.